Witam serdecznie, Mariusz Olkiewicz się kłania, to siódmy odcinek MMA Talk Show, wracamy w końcu, z czego niezmiernie się cieszę, a nowy sezon, nazwijmy to tak roboczo, rozpoczyna Dorota Jurkowska, witam. Witam, dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło, ale nie ukrywam, że trochę się dziwię. A dlaczego? No, co ja ci mam powiedzieć? To patrz na to! To jakieś bzdury. No jakieś bzdury tutaj nie jest. Ja ci nic mądrego nie powiem. Nic mądrego nie powiem. Ja się będę starał, no to ja będę nadrabiał. To tak się umówmy. Słuchaj, no już byłaś u nas, widziałaś jak to wygląda z backstage'u. Właśnie, bo tam jest moje miejsce. Nie. Ja zawsze jestem za kamerą. Nie, zrobimy tak, że ty będziesz większą gwiazdą niż Janek i Łukasz razem wzięci. No nie. Nie zrobimy tego. No nie, no uda się. Słuchaj, no wiadomo, że Łukasz i Janek no to będzie część. Będą znaczącą częścią tej rozmowy. Tak, domyślam się. Ale myślę, że cię parę razy zaskoczę, zresztą nie ma co tutaj zapowiadać, tylko przejdźmy od słów do czynów. A od czego trzeba zacząć? No to od samego początku i od twojego dzieciństwa z twoim braciszkiem cudownym. I chciałbym zapytać, czy jak to wyglądało, że ułoiliście się od małego? Już wiedziałaś, że to będzie fighter, czy albo że ty go dałaś, jak to wszystko wygląda? Jestem ciekawy, jak wygląda dzieciństwo z Jurasem, no bo on to tam, on do momentu, gdzieś zdał się, do pierwszej gali KSW nie mówi dużo. On mówi, że było no kibicowanie, że coś tam, jakieś bójki, taekwondo, ale on taki jest bardzo oszczędny. Więc chciałbym poznać twoją perspektywę na wasze dzieciństwo. Co mam ci powiedzieć? Byłam workiem treningowym, byłam źle traktowana przez nich, bo mam jeszcze starszego brata. Sebastiana. Ostatnio chyba jubileusz tylko 40 lat skończył. Tak, bo pierwsza 40 u nas w rodzinie i tak we are so old. No to już ostatnia, no to... Ale tak, co? No nie no, czasami było ciężko, no. Wiesz co, ogólnie oni nie mieli ze mną łatwo, no bo między nami jest różnica wieku 7-6 lat. I oni mieli problem, no bo jak rodzice chcieli gdzieś na przykład wyjść, coś, no to już wiesz, ta granica, jak oni mają już te 18, 19, a ja takie, wiesz, 11, no to ja byłam taką kulą u nogi i zawsze rodzice po prostu prosili, żeby oni się mną opiekowali. No to oni sobie tam przykładowo spraszali swoje towarzystwo, a ja gówniarz siedziałam razem z nimi, no nie? I po prostu czasami coś mi się wymknęło potem przy rodzicach, o czym mówili oni, czyli taki ze mnie był nieco kapel, gdzie parę razy też po uszach za to dostałam. Tak, ale nauczyli mnie dużo. Dlatego jestem teraz w miejscu, w którym jestem. Ale nie, tak poważnie to faktycznie przez większość czasu też mnie oni jakby nie było wychowywali. Właśnie przebywając w starszym zawsze towarzystwie praktycznie, będąc z nimi, oni też mi wpajali jako małej dziewczynce pewne wartości, jak trzeba podchodzić do siebie, do kobiety. Więc tak, no za to jestem im bardzo wdzięczna i naprawdę no, dzięki nim jestem kim jestem w tym momencie. Takie mam podejście do siebie i tak, to jest ich zasługa. Ale bywało czasami ciężko. Czyli tak twarda szkoła, ale na sam koniec dziś jesteś im wdzięczna za takie tak, nie, wychowanie. Oni bardzo do mnie dbali, ale no też byłam często upierdliwcem ze względu właśnie na to, że siłą rzeczy no musieli się na mnie, o mnie tutaj troszczyć. I tyle no. Czasami to... Wiesz, taki nastoletni chłopak, który chce wyjść ze swoją paczką, a musi ciągnąć ze sobą przykładowo siostrę, która ma naprawdę dużo mniej lat i ta różnica wtedy, no to tak najmocniej przeszkadza. No i tak było. A jak były takie sytuacje, no takie najprostsze, czyli to ktoś się do ciebie, ktoś się przyczepił. Znaczy do mnie się nie przyczepiali głównie. No właśnie do tego zmierzam. Nie. Czy był święty spokój na tym polu? No tak, był. Kiedyś ktoś mnie zaczepił i bardzo tego potem pożałował i tak, źle skończył. Czyli tylko raz. Czyli nie przychodzili pod szkołę czasami, żeby odebrać, żeby pokazać? Nie, no nikt mnie nie odwiedzał. Nikt się nie odwiedzał. No bo ja pamiętam jakieś takie sytuacje, ja tego raz tego z kolegą taką rolę pełniliśmy, odbieraliśmy ze szkoły, żeby podejść pod szkołę, zaprezentować się tylko, a że ja z Pragi jestem, to wtedy do pewnego, do bardzo późna chodziłem w dresie na co dzień, to był jakby uniform, ale nie z racji subkultury, tylko z racji po prostu wygody. No, wiem, że ludzie inaczej to patrzyli z innych dzielnic pewnie, ale dla nas to był naturalny look. Chłopak z bramy. Tak, pokazać się i był święty spokój od tamtej pory. Go pytam, czy też były takie wycieczki Łukasza i twojego drugiego brata. Wiesz, to może były, ale ja o tym nie wiem i bardzo czyli dobrze to wykonywali. Że też... Mogła się skupić na nauce. Tak. Tak, dzięki nim mogłam skupić się na nauce. Tak, myślałem właśnie. Powiedz,
Kto pierwszy u was w rodzinie poszedł na trening sportu walki? No Łukasz. Łukasz. Nazwałam mojego brata Łukasz, co jest dosyć rzadkie. Juras. Tak, no. Nie, Juras. Potem zaraził troszkę starszego brata, najstarszego naszego brata Sebastiana. Ja nawet parę razy byłam na treningu, ale wyrzucił mnie z treningu Łukasz za trzymanie rąk w kieszeni spodni. Ja się trochę zbuntowałam, kazał mi zrobić karne pompki i potem już nie przyszło. A czego to był trening taekwondo? Tak. I ile miałeś lat wtedy? Ojej, nie wiem. Kurczę, naprawdę nie pamiętam. Nie wiem. Nie będę nawet ściemniać, bo nie wiem. A jak zobaczyłaś pierwszy raz Łukasza na treningu, na drugim, trzecim wracał, jak gdzieś tam rozmawialiście, to już wiedziałeś, że z tej mąki będzie chleb? Tak. W ogóle tu zakulorowo, za każdym razem też trener mocno podkreśla i w ogóle ekipa taka, wiesz, i jego bliska, że on szybko zostanie mistrzem. I on faktycznie, odkąd zaczął trenować taekwondo, no to przecież zaraz zdobył te najwyższe laury w taekwondo. Boże, już nie pamiętam jakie, ale to było naprawdę coś. Pamiętam jeszcze, jak rodzinką odwoziliśmy go na lotnisko, bo on wtedy pierwszy raz leciał do Stanów, na Florydę, do Orlando. Tam były wtedy te zawody, potem go odbieraliśmy, wiesz, transparentami, wszyscy się cieszyli. No, takie fajne momenty, wiesz, u nas w rodzinie jest właśnie fajne to, że cokolwiek w życiu nie robiliśmy, to naprawdę rodzice nas sportowo w ogóle tak zawsze wspierali. Ja mam duży epizod tańca towarzyskiego za sobą. Przez 10 lat trenowałam taniec towarzyski, jeździłam te wszystkie turnieje, tam zdobywałam te wszystkie jakieś tam nagrody. I rodzice zawsze ze mną na każdym turnieju byli, a wiesz, no to na tamte czasy jednak troszkę wyrwać się, wiesz, rodzice po pracy zawozili mnie do Warszawy na treningi, weź dojedź na przykład z Legionowa na Ursynów, a wozili mnie naprawdę co dwa razy w tygodniu w ten sposób, bo trochę częściowo w Legionowie, częściowo w Warszawie miałam te treningi. I tak samo z Jurasem było, gdziekolwiek Juras nie miał zawodów, to my też staraliśmy się jeździć razem z nim i żeby móc go wspierać, no tak było i to jest fajne. Ale ty też w końcu zawitałaś, jakieś tam treningi, coś się działo, kiedy to było? Ja treningi zawitałam? Nigdy sporty walki? Nic? Nie, nigdy? To za grubo powiedziane. Nie, wiesz co, właśnie też pamiętam wtedy, że Juras bardzo nie chciał, żebym ja zaczęła właśnie tą karierę. Przez niego możliwe, że nie jestem teraz w top 5. Kobiecego tak MMA. Nigdy nie wiadomo. Nie, wydaje mi się, że mogłam być dobra. Tak mi się wydaje. No, nie wiem, ale on strasznie nie chciał, żebym ja wtedy poszła w ogóle w tą stronę, bo trenowałam taniec towarzyski, byłam trochę, że tak powiem, sylwetkowo inaczej wyszkolona, a tu nagle dziewczyna, która się bije, a wtedy jeszcze te kobiece MMA, w ogóle kobieta bijąca się, uprawiająca sporty walki kontaktowe, no to tak było średnio mocno odbierane i jakoś tak on mnie pokierował, że w końcu na tą matę finalnie nie trafiłam na zawsze. A taniec towarzyski, powiedz, w którym wieku i kto wpadł na taki pomysł? No bo ja mam wielu znajomych, którzy jednak pamiętam, którzy chodzili, bo rodzice mieli oczekiwania, że dziecko musi grać na klarnecie, albo musi to, musi tamto. Czy to od ciebie wyszło, czy pomysł rodziców? Nie, to wyszło ode mnie. Kiedyś w szkole, w podstawce. Naprawdę ktoś będzie chciał tego słuchać? Tak. Kiedyś w podstawówce był pokaz tańca towarzyskiego i bardzo mi się to spodobało. Potem zrobili nabór, poszłam w wieku 10 lat i tak zostało do roku 20 życia. I co się udało zdobyć? Kurczę, jakieś tam... Coś tam, nie pamiętam już nawet. Nie, no takie nawet spoko te nagrody były. Ale nigdy nie osiągnęłam najwyższej klasy tanecznej, bo tam masz klasy, już to było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam. Ja skończyłam chyba na klasie C, czekaj, nie B, a S jest najwyższa, a chyba na A skończyłam. W każdym razie nie miałam tej najwyższej klasy, potem się już trochę tam rzeczy pomieszało. W tym moim, że tak powiem, życiu zawodowym, tanecznym i z tego tańca zrezygnowałam. A potem już praca, nauka i tego. No dobrze, w takim razie przejdźmy do pierwszej gali KSW. Bo teraz, zaraz się okaże, że tutaj mamy, wiesz, oglądają nas różni widzowie, niektórzy się interesują, mam od 2, od 6, od tam 10 lat. No ale ty chyba od... Od KSW 2 jestem fanem. Od KSW 2 jesteś fanką, ale... Od KSW 7 pracuję. Od KSW 7 pracujesz,
Ale widziałaś pierwszą galekę? No, pierwszą nie. Galekę nie widziałaś? Nie, nie widziałam, zabronili mi. Zabronili? Dlaczego? No gdzie? Takie okropne rzeczy. No dziś to, całe szczęście, że dzisiaj to śmieszy nas. No. Nie, wiesz co, nie jakoś, chyba, kurczę, nawet nie pamiętam, ale nie, ja nie byłam osobiście na KSW 1. Nie było mnie. Mhm. Nawet nie pamiętam dlaczego. Ja nie pamiętam. No w takim razie to dobrze, to przejdźmy do tej pierwszej gali KSW, na której byłam. Byłaś, tak. Jakie emocje towarzyszą? Nie, no to jest fantastyczna sprawa. Ja w ogóle zawsze, od zawsze kochałam kibicować. No jeszcze jak, wiesz, członek rodziny się bije, osoba bliska twojemu sercu, wiesz, cała ekipa, rodzina, wszyscy krzyczą, zajebisty klimat w postaci championsa, wiesz, tam 300-500 osób w maksie. Taki naprawdę mocny old school. No ja z dużym sentymentem wspominam tamte gale. Naprawdę było super. No wiesz, no darliśmy się wszyscy jak głupi. No kurczę, trzeba wspierać. No to wtedy jak to, jak byłaś wtedy na tej pierwszej, drugiej gali, pierwszej twojej, a drugiej KSW, pomyślałaś, że kiedyś to będzie wyglądało tak jak teraz? No nie. Ja w ogóle w takich kategoriach tego nie rozpatrywałam. Ja w ogóle wtedy tak naprawdę nie interesowałam się tą dyscypliną, tak jak powiedzmy interesuję się nią teraz. W ogóle wiem tak dużo na temat tej dyscypliny sportowej, ile wiem. Wszystko, co wiedziałam, a wiedziałam naprawdę bardzo malutko, to dzięki Jurasowi tak naprawdę, bo on zawsze chodź młoda, zobacz, taki filmik znalazłem. I on to pokazywał wcześniej, żeby też trochę nas jakby przyswoić do tego, co on będzie uprawiał de facto później, do czego on zmierza. Mam jak to pokazywał, to mama cały czas mu to mocno, wiesz, z głowy próbowała wyperswadować. No nie udało się finalnie, absolutnie nieskutecznie. No ale ona teraz też się cieszy, tak, że ma syna w miejscu, w którym ma, że w ogóle też ten świat MMA bliżej poznała. Wiesz, moi rodzice w ogóle są tacy mocno kibicowcy. Czy to jakakolwiek dyscyplina sportu walki, lekka atletyka, gdzie są nasi, to tam są zawsze moi rodzice. Czy to przed telewizorem, czy na żywo, gdzie mogą, to mocno kibicują. Chyba jest po nich mamy to. O, Jurkowscy na hali. To pamiętam naprawdę. No zawsze Juras miał najlepszy doping na hali. No. Zawsze było rząd Jurasa i nawet nie musiała być nas jakaś grupa, dużo ludzi, no nie, ale o, Jurkowscy przyjechali na halę, to zawsze było. A ty jesteś szczęściarą pod tym kątem, że uwielbiasz kibicować, czyli od gali KSW 2 do dziś to się dzieje. Tak, ja mam naprawdę ogromne szczęście. Ja bardzo lubię jeździć jako fan. Uwielbiam to, bo często ludzie, wiesz, się zatracają po tej drugiej stronie, a ja mam tą możliwość, że często jeżdżę jako taki naprawdę fan tego sportu, mogę wspierać, mogę kibicować, mogę się przyglądać to jest świetna sprawa. Jaka jest różnica w tym, co ty czujesz, jak oglądasz, no bo możemy cały czas mówić, no bo Łukasz wraca, tak, to wiemy, też walczył nie tak dawno, przecież było w kwietniu. Oglądasz Łukasza i Janka, jaka jest różnica? Diametralna czy podobna mimo wszystko? Emocje jakie są w tobie? Wiesz co, nie wiem. To są jednak chyba mam wrażenie trochę inne emocje, bo jednak na Janka ja cały czas patrzę też pod kątem menadżerskim. No, summa summarum, wiesz, jesteśmy razem, jest miłością mojego życia, ale równie dobrze, znaczy równocześnie jest moim partnerem biznesowym, prawda? Więc jednak podczas tej walki, no to ja też, wiesz, no oczywiście nerwy są, ja kibicuję, denerwuję się, ale jednak to jest trochę inaczej, jak patrzę na brata. Jednak te emocje są takie bardziej jakby zatroskane, niż jak patrzę na walki Janka. No bo Łukasz jest trochę tak, że on zejdzie do tej szatni, tam przyjaciele, trener, partnerka, no też tam jesteś, też się pojawisz trochę no bardziej w pracy, no bo mówię, rozmawiamy o KSW, a tutaj jest, ale na samym końcu no to się rozjeżdżacie i on ewentualne zwycięstwo, porażkę przeżywa gdzieś trochę sam, a z Jankiem dzielisz to, bez względu na to, jaki jest wynik. No tak. No. I to jest czasami bardzo dobrze, a czasami jest bardzo źle. No miałeś okazję przeżyć wiele. Różne scenariusze przeżywaliśmy, tak. Różne scenariusze przerabialiśmy, ale dzięki temu wiemy tak dużo na temat tego sportu. W ogóle na temat, w ogóle wydaje mi się, takiej ogólnej, nie wiem, taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale wiesz, wiemy, co w życiu dzięki temu możemy zrobić, jak sobie zaradzić, bo tego typu rzeczy też uczą dużo.
I porażki, i zwycięstwa, i to, co potem się dzieje za kulurowo w domu. Nikt tak naprawdę tego nie wie i nikt tego nie rozumie. Jak tego nie dotknie sam, nie zobaczy, nie wejdzie w tą strefę, więc przygnębienie jest ogromne, jak są porażki, a radocha jest, wiesz, no, też ogromna, jak są zwycięstwa, ale wiesz, bardziej, wydaje mi się, przeżywamy jednak te dłużej, może myślowo porażki, więcej się z nich wyciąga niż jednak z tych zwycięstw. Mhm. Ale to jest w sumie dobre, no, bo są takie złe, dobre doświadczenia. No prawda, to prawda. Niestety było tych porażek i w KSW, oj tam. I były w UFC, która dla Ciebie była, a może dla Was tak naprawdę, no bo to rezonuje, to co Janka, nastrój na Ciebie, która była najcięższa, taka z każdej strony, no bo tak naprawdę no były takie, w UFC, no to dwie takie walki, co pamiętamy, z Jimim i z Korejem. No i Sokodżu, KSW, to w mojej opinii te mogłyby być. Ja mnie te nominował, top 3. No to dobrze, nominujesz Korej. Korej. Korej, no. Wtedy w tych Stanach, tak. W Las Vegas. 189? Czy 198? Być może za dużo numerów już. Właśnie nie pamiętam. Nie łapię tego. 200, nie, jakoś tak. Po 198. Nie wiem, nie pamiętam. Tak, UFC w Las Vegas, porażka z Korejem Andersonem. Ta porażka była taka, w mojej opinii, najgorsza. A to też nie było tak, że tam było, to było tak, z Igorem było, tam było na styku, tam był split chyba nawet. Igor do dziś oczywiście twierdzi, że on wygrał, to nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że tam mało brakowało, to była walka, która była wszystko. Już no, tak sądzę, tak wtedy takie były spekulacje, że to może być ta walka, która zdecyduje, co dalej z Jankiem. I ten split to jest, no, wszystko, nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby jednak któryś sędzia uznał, że to Igor wygrał i myślał tak jak on. Na to tam było zwycięstwo, więc w ogóle inaczej myśleliście, ale jak się przeżywa, jak schodzi, wychodzi z klatki, jego ręka jest w dole, to co, to się milczy? Czy, bo wiadomo, jesteś menadżerką, okej, okay, ale te sprawy mogą poczekać, to nie jest sprawa na teraz, żeby to załatwiać? One muszą poczekać. Muszą. Nie, tak, oczywiście. Przychodzisz, jesteś. Po prostu musisz być. Możesz nic nawet nie powiedzieć, zapytać się, chcesz wody, coś ci przynieść, spakować ci rzeczy, po prostu jesteś, przychodzisz, wychodzisz całą ekipą, nawet jak, bo z reguły spędzamy ten czas już po walce, czy to jest wygrana tak naprawdę, czy przegrana, jesteśmy razem całą ekipą, która przyjechała, razem też z trenerami, kibicami, tymi takimi najbliższymi, że tak powiem, rodzinnymi, wchodzimy do pokoju, siedzimy z Jankiem, czy jest przegrana, czy jest wygrana, to po prostu jesteśmy razem. Wiesz, jak jest wygrana, to oczywiście gadamy o walce i tak dalej. Jak jest przegrana, no to gadamy o czymkolwiek innym. Mm-hmm. O czymkolwiek innym. Janek się w tym odnajduje? On siedzi z reguły wtedy cicho, ale jemu to bardzo pomaga. On po prostu wie, że my jesteśmy, my się śmiejemy, nawet i na siłę czasami jakieś tematy wyciągamy, żeby tylko pożartować, pośmiać się, no bo jemu to jest potrzebne. Nie ma, wiesz co, on sobie potem, ten pierwszy taki moment, on musi sobie w ten sposób to wszystko przetrawić. A potem, jak już przejdzie mu ta faza takiej wewnętrznej jakby ciszy, refleksji, no to potem przychodzi konstruktywna krytyka, z której trzeba wyciągnąć wnioski i poprawić błędy. Mm-hmm. Niewielu mam takich osób wśród zawodników, którzy są gdzieś mi bardziej bliżsi niż reszta, ale no jest Artur Kornik-Sowiński, znamy się od, no, odkąd tak naprawdę chyba zajmuje się Indy Cage. I ja widzę u niego, że jak jest po porażce, jest przed kolejną walką, to jest inny chłop niż po zwycięstwie, po zwycięstwach, ale w takim codziennym obyciu. Tak się rozmawia, to wyłapuje. Znaczy ja, to może się mylę. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Faktycznie do tego momentu, aż przyjdzie zwycięstwo, jest na co dzień troszkę innym człowiekiem Janek, czy u niego to jest tylko taki moment po walce, jakiś czas, a potem już wraca do siebie? Nie, to jest 100%. Moment po walce i potem trzeba wrócić na normalne tory, bo tak jak to wcześniej tobie powiedziałam, konstruktywna krytyka, nie ma co się użalać. Jan bardzo lubi używać określenia, trzeba się otrzepać z liści. On szybko to bardzo robi, tylko też na to wszystko pracował latami, tak, nad swoją głową. Dla mnie naprawdę on jest pod tym kątem wielkim sportowcem, zawsze go będę podziwiać. Nawet nie chodzi o to, że jestem prywatnie z nimi związana, ale nawet, wiesz, z boku jako fan, obserwując, wiesz, każdą psychikę, powiedzmy, każdego sportowca, dla mnie on naprawdę
naprawdę jest pod tym kątem wielki. On ma tak fajnie poukładane w głowie. Wiadomo, że on też pracował sobie nad tym latami przy pomocy też psychologów, ale finalnie, wiesz, on naprawdę sam potrafi sobie fajną robotę w tej głowie zrobić, ale oczywiście, wiesz, takie osoby, które są przy nim blisko, które mają na to też kojący, powiedzmy, wpływ, też są w tym wszystkim ważne. Wiesz, też ja muszę wiedzieć, kiedy co powiedzieć, kiedy nic nie mówić. U mnie zresztą to jeszcze za mi ciężko. ale ja się przy nim też dużo nauczyłam i sobie jakoś taki schemacik pod tym kątem fajnie wypracowaliśmy. Ale nie, on to szybciutko, raz, dwa, trzy, ciach, potem normalnie trzeba egzystować, dalej do roboty wracać i myśleć o następnych walkach. Czy to właśnie przegrana, czy to wygrana. To on, wiesz, on zbyt długo się nie cieszy wygranymi, no bo jednak tego szczytu jeszcze nie osiągnął, więc on cały czas tym żyje. To było fajnie, zajebiście, robota była ekstra zrobiona, ale trzeba dalej. No a teraz przez ostatni szczebelek, wszystkim nam się wydaje przed nim. Już no ten 2020 rok to musi być ten rok, gdzie musi to szansę dostać, no ale nie o tym. Musimy się trochę jeszcze cofnąć, bo trzeba prehistorię nadrobić. Pierwsza wasza wspólna gala z Jankiem, bo to z Janka relacji wynika, że to na gali się poznaliście. Tak, we Wrocławiu. To była pierwsza gala w ogóle organizowana przez KSW we Wrocławiu. To były KSW eliminacje pierwsze. Rok 2007. Tak, pozdrawiamy Pawła Gąsińskiego, którego Janek tam ubił. O tak! Miłosiernie. No. Co u niego? Nie wiem właśnie, Paweł, jak oglądasz, to daj znać. Kurczę, faktycznie. Nie mieszka w Warszawie, z tego co wiem, a dalej to już Boże, nie wiem, czasy. Tak. No. Wiesz, a wiesz przez ile, jak długo ja się chwaliłem Pawłem, to mam takiego kolegę, co przegrał z Jankiem. Paweł, oczywiście gadałem z nim o to kiedyś dawno temu. No, ja bym się... chyba już się na jego miejscu się nie odzwała no, za to, tak, co tak, powiedziałeś. No, ale tak było, no bo to jednak, to też dzięki niemu dużo mu zawdzięczam, że właśnie dzięki temu sportem tym się interesowałem, zresztą ten turniej. Kiedyś nie było transmisji, to był Polsat Sport, on był zakodowany, ja pewnie jakieś kablówki nie miałem i nasz wspólny kolega Piotrek na gadu-gadu mi opisywał, robił relacje. Jeszcze gadu-gadu. Ale wiesz, po jakiejś tu wykrzyki, o kurwa, o to, i wiesz, on pisze, a ja nie wiem co się dzieje, wygrał, nie, poczekaj, i wiesz, i pisze, i to pierwszą walkę Paweł wygrał, potem przegrał z Jankiem w drugiej tak, walce. Tak. I on mi to opisywał. No, fajny turniej, pamiętam, był. Fajne, naprawdę były bardzo dobre walki tego turnieju. I Daniel Dowda w ogóle wtedy... Robert Świerblewski. Tak, tam były bardzo dobre walki. I oldschoolowe Wdzianka jeszcze mieli, tam jeszcze były te zapaśnicze takie tak. mieli, które tak, no było. No, ja pamiętam, ktoś tą walkę Pawła z Jankiem opisał, że Janek rzucił o matę Pawłem, a tam było akurat odwrotnie, no to nie wpłynęło już na przebieg walki, to było w pierwszej rundzie, ale pamiętam, że on chodził wściekły i chciał szukać tego, kto to napisał, to była taka sytuacja. No takie ja, no może kiedyś złapię, może nawet kiedyś z Pawłem wywiad zrobię i go zapytam o to, jak dziś widzi to, co się dzieje, bo wiem, że jest dość radykalny w niektórych kwestiach, ale to nie o tym. No to jak, widzowie, jak sobie cofną odcinek z Jankiem, to sobie przejrzą, jak to było, jak się poznaliście, jaka wersja twoja jest. Jak to było? Znaczy, jakby w którym momencie się poznaliście, czy to było już od razu? Nie, nie poznaliśmy się wtedy na gali, ale my dużo później jakoś tak stwierdziliśmy, że będziemy ze sobą. Może bądźmy ze sobą. To stwierdziliśmy. Jakoś tak coś tam zaiskrzyło, jakaś chemia poszła, ale to było naprawdę dużo, dużo później. Nie, no wiesz co, on mi się w ogóle, wiesz, staram się ze wszystkimi mieć fajny kontakt, jakkolwiek to teraz zabrzmiało beznadziejnie. O, Irkowska. Jakoś tak, on był ciekawy od samego początku, wiesz, ja podchodzę do mojej pracy bardzo profesjonalnie, do każdego zawodnika podchodzę bardzo profesjonalnie, wiesz, ja najpierw biznes, no nie, a dopiero potem, wiesz, jakiekolwiek relacje się tworzą, w tym przypadku wytworzyły się takie emocje, ale on w ogóle zawsze był taki ciekawy dla mnie, bo on był inny niż wszyscy. Taka totalnie niezepsuta osoba, że tak powiem, jakimś wielkim miastem. Miał fajne wartości i taki był inny. Do dzisiaj chyba tak jest, nie? No, do dzisiaj taki jest. Ale tak, to mnie w nim ujęło. On by się odnalazł w jakimś takim średniowieczu, nie? No bardzo. Taki, nie wiking, to można wiking jak wiking, ale generalnie odnalazłby się, no. Ile byś go nie cofnął lat wstecz, to on by się odnalazł. On by się odnalazł na wyspie nawet sam ze sobą. Naprawdę. Wasza pierwsza wspólna gala, mam na myśli KSW, na którym ty byłaś i on walczył. O, nie pamiętam. Nie pamiętam? Nie pamiętam.
Chyba Kumite Katowice, KSW. 13. To już chyba wtedy byliśmy na pewno parą. Tak, byliśmy na pewno parą wtedy. Pamiętam, tak. Wtedy tak, ale czy wcześniej? Nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. A która gala z tych wspólnych pod szyldem KSW tak zapadła Ci w pamięć? Czy była w ogóle taka? Pytam a propos tego, jak rozdzielić to, że masz robotę do zrobienia, jednak jesteś tam w pracy, a z drugiej strony twój facet zaraz wychodzi się bić, no broni pasa, walczy o pas, no nie wiem... Który... A nie, akurat praca mi w tym bardzo pomagała, bo nie myślałam właśnie o nim, tak, że on zaraz walczy i w ogóle. Ja też emocjonalnie dojrzewałam przez tyle lat do momentu, w którym jestem teraz przy podejściu Janka przed walką. To samo w drugą stronę, ale akurat na tamte czasy to, że walczył na danej karcie, to mi to bardzo pomagało, bo mówię, nie myślałam po prostu wiesz o tym, tylko zajęłam się robotą i tak naprawdę na czas walki cała ekipa, z którą pracujemy w większości do tej pory KSW rozumiała akurat, że na chwilę mogę się wyłączyć i czegoś tam nie zakładać. I dawali mi tą szansę i na czas walki Janka ja po prostu się już skupiałam tylko i wyłącznie na tym, co się działo jeszcze na tamte czasy w ringu, bo no nie miał okazji walczyć w klatce jeszcze. MMA promo... KSW. Tak, no tak, tak, no to późno to przyszło już... do Janek, tak, no minął się z klatką. Minął się z klatką. W pewnym sensie, no. Poszedł do tej o trochę innym kształcie. Tak. MMA Promotion. Ojej. Powiedz... Czy to powstało, znaczy to tak, żeby jakby był jakby oficjalnie, tak, żeby prowadzisz Janka, że po prostu nie doradza mu dziewczyna, tylko no jest jakieś, no tak się... Domena jakaś, ładnie nazwana, grupa menedżerska, jak to się ładnie mówi, to mamy tych grup menedżerskich po jednej osobie, no ale jak trzeba mówić, jest grupa menedżerska, żeby było pro, w końcu nasza dyscyplina tego wymaga też, żeby nas nie, odbierali. Nie, no oczywiście, że tak. Jak to wygląda z kulisy powstania MMA Promotion? Kurczę, ten temat jest tak też dla mnie, no może nie jakiś stary, ale wtedy miałam jakiś tam pomysł wspólnie z moim kolegą Kubą, żeby coś takiego zrobić, bo na tamte czasy tak naprawdę ten rynek był bardzo mało zadbany, że tak powiem, od tej strony. No on leży, ja nazywam, przepraszam, a mi dalej się wydaje, że on jeszcze leży troszeczkę, bo nie, no mamy jest dużo lepiej, no już trzech, nie mów. Trzech dużych, znanych. Takich menadżerów jest, no, tak, no generalnie jest ich dużo mniej niż organizacji, do tego zmierzam, to trochę dziwne, bo za granicą każdy ma swoje, każdy w jakiejś grupie, jakby jeszcze, jak mamy gonić Stany, no to jeżeli chodzi o poziom sportowy, to już zupełnie mam się czego wstydzić, co potwierdza choćby Janek i Jasia, no ale jeżeli chodzi o menadżerów, może wstydzić się czego nie mamy, jeżeli chodzi o jakość, no ale ilość to jest jeszcze jakby nie ta liga w ogóle, no. No dobra, to już mi się nie oceniać, no ale to, no tak, no. Chwalmy swoje. No. No, oczywiście. No, zresztą, tutaj nie wiem, ale jeżeli się nie mylę, to jesteś pierwszą menadżerką, czy już bez podziału na płeć tutaj, grupą menadżerską, która wprowadziła zawodnika do UFC. No tak. Tak. I on tam jest cały czas. I on tam kurczy, tak, jest. No. Nawet sobie radzi. Nawet sobie radzi, bo Paweł ma pierwszy Daniela, ale no Daniela już nie ma tam od dawna zresztą. Dancio. Czy Piotrka Halmana jeszcze, nie wiem, czy Paweł się już ale Paweł nie, Norbert chyba Sawicki wtedy wprowadzał Daniela Omielańczuka, tak, a nie ale Paweł. Chronologicznie pamiętam, że chyba to Piotrek Halman, dla mnie był pierwszy ogłoszony, ale Piotrek Halman tydzień wcześniej chyba wystąpił. Piotrek Halman chyba był pierwszy po Drwalu i Rokezie, który nie, wszedł. Daniel był przed Jankiem. Daniel był 100% przed Jankiem w UFC. A tak, 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 na pewno. Wprowadzony przez Norberta. Tak, tak, ogłoszenie pierwszego zawodnika to był Daniel, ale tak. Potem Piotrek podpisał kontrakt po Danielu, ale finalnie walkę stoczył wcześniej, o to mi no, chodziło. Myślę. A, okej. Okay. No to w każdym razie, no jakby jesteś pierwszą grupą menadżerską, która wprowadziła zawodnika do UFC, który się do dzisiaj tam utrzymał. Ale nie, to też tak, ja nie mogę brać 100% tego na klatę, bo na tamte czasy jeszcze był Janek związany kontraktem z KSW, z Martynem i z Maćkiem i tak naprawdę gdyby nie oni, to by się to nie udało. Więc... Ale była klauzula w kontrakcie, słynna klauzula UFC. Tak, słynna klauzula UFC, ale gdyby nie oni, to by nie było to tak wtedy fajnie załatwione. No właśnie, ale mała promotion, wracając, geneza powstania. Powstała z potrzeby, czy faktycznie, no bo mówisz, że zaczęliście z kolegą Kubą i już był plan, że to będzie chodziło tylko o Janka, czy o jednak większą nie, grupę? Bo wtedy się tak blisko, że tak powiem, trzymaliśmy też właśnie całego jeszcze ówczesnego teamu Nastula.
gdzie tam była spora wtedy grupa zawodników. No i tak wspólnie stworzyliśmy projekt, zaprezentowaliśmy to chłopakom. Chłopaki na to poprzestali, spodobało im się to wszystko. Projekt został odpalony, ale nie do końca dokończony. Jakoś to się wszystko porozjeżdżało. Ja też z racji obowiązków i zawodowych innych, które podjęłam później, już nie mogłam się oddać temu tak, jak w tym momencie się oddają inne grupy menadżerskie w Polsce. Miałam propozycję prowadzenia zawodników, ale... Masz zdradzić? Nie, wolałabym nie. Z racji też takiej sympatii czysto do innych osób, które obecnie prowadzą tych zawodników. Ja chcę się skupić tylko i wyłącznie na Janku. Jak ktoś mnie poprosi o pomoc, a takowe też występują, prośby, zawsze pomogę. Nie ma dla mnie problemu. Pomogę. Jak mogę, to zawsze pomogę, ale dla mnie priorytetem jest Janek. Nie myślałaś nigdy, żeby, może no, wiesz, no w pewnym momencie, już na tym etapie rozwoju MMA w Polsce nie tylko, no da się z tego wyżyć? No w tym momencie tak, no zwłaszcza jak zaprowadzisz zawodnika na szczyty i wiadomo, że garze są, jakie wypracuje też menadżer i zawodnik w klatce, no bo to musi jedno z drugim być kompatybilne, bo wiesz, nie powiem, że tego nie ukręcisz czasem. Prawda. No można, w tym momencie tak, można, ale to naprawdę trzeba mieć taką solidną grupę tych takich topowych, żeby naprawdę robić tylko i wyłącznie to, żeby mieć te pieniądze co miesiąc, no bo z całym szacunkiem, ale jeżeli nabierzesz bardzo dużo zawodników, którzy jednak finalnie garze ich są takie, wiesz, początkowe, powiedzmy, no to nie bardzo, no. A to powiedz troszeczkę o tych słynnych podatkach, bo my jakby Asia przyleciała raz na Laukęcie i mówimy, ja tak nie wiem, czy ja to pytanie zadałem, czy ktoś, że jesteś pierwszą Polką, Polakiem jakkolwiek, które zarobiło milion za jeden pojedynek. W przeliczeniu na złotówki oczywiście. No i Asia, że wiadomo, że nikt nie lubi o tych pieniądzach rozmawiać, jak w Polsce mówisz, że zarabiasz, że jest koniec w ogóle, no bo jesteś zjedzony. No, ale powiedziała, że nie, że podatki, że to. Jakbyś mogła przybliżyć, gdzie najlepiej się opłaca walczyć. I nie chodzi o te pieniądze nieoficjalne, tylko o te oficjalne zarobki, podatki, które podają. Tak, tak. Bo podobno, albo może wiesz ile, bo to nie są tajne informacje, ja po prostu z głowy nie znam, ale jakie są kwoty? W sensie nie kwoty, tylko procent, jaki jest ucinany. Procentami. Wiesz co, przykładowo w Stanach Zjednoczonych od wypłaty zawodnik zawsze musi mieć odcięty tak zwany taks federalny, podatek federalny, który wynosi 30%. No to jest, wiesz, skupa kasy. W Australii 49% masz. Połowę? Lub 45. 45 lub 49. Więc Janek miał taki pomysł, że strasznie chciał walczyć w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie są takie podatki. No, wiesz, może mu przejdzie. No to też dwójka teraz tam walczy w Auckland. Tak, dokładnie. Ale wiesz, no jeszcze jak skorzystasz z porady mądrego doradcy podatkowego, no to jest do ogarnięcia po przekazaniu stosownych dokumentów, wdrożeniu się, że tak powiem, ten system rozliczeniowy, ominięcie podwójnego opodatkowania, bo może jest umowa zawiązana między Polską. Wiesz, ja się akurat w tą koneksję tutaj nie wdrażałam, no bo nie miałam takiej potrzeby w chwili obecnej, ale przykładowo w Rosji było chyba 32 nawet. Fajnie jest walczyć w Londynie, bo masz 17% VAT. Podatek dochodowy ci odcinają. Ale akurat tutaj też jest, wiesz, zawiązanie podwójnego podatkowania, ominięcie, możliwość tego ominięcia. Ale to zależy, wiesz, najlepiej to chyba w Abu Dhabi, no bo tam jest zero. No, to zależy. Ale wiesz, zależy od... Trudny Habib, no. Zależy od kraju tak naprawdę, bo gdzieniegdzie dostajesz wynagrodzenie brutto, ale i tak potem musisz z tego podatku rozliczyć w Polsce, no, tak, z dochodówki. Więc to zależy, no ale w Stanach to federal tax masz cięte 30 i cześć. I to, na dzień dobry. I wy musicie już się tym zajmować, to już UFC ogarnia? Nie, akurat tax federalny to od razu dostajesz wypłatę netto do ręki tak zwane i ten tax już od razu. Tak naprawdę w Londynie też od razu dostajesz już ucięte. W Czechach trzeba było odprowadzić na miejscu. Przecież to zależy od tak naprawdę kraju. To można o tym gadać, gadać i gadać, bo to zależy, wiesz,
dużo od tego, gdzie walczysz, od umów między krajami, tak jak powiedziałam raz jeszcze. No, ale jest możliwość odzyskania potem tego podatku w Stanach. Aha. No, częściowo. Czyli, częściowo, nie 30% z powrotem? Nie. Czy to tak nie wygląda? Nie, niestety. No, pamiętam po walce z Rockholdem, no, którą, no, naszą, Janka, to jest knockout roku, wybrany przez naszą redakcję i też zawodnik roku, też Janek. To mogę zdradzić, wysłałem Jankowi linki do obu nominacji, podziękował, potem chwila minęła i zapytał, czy będą jakieś granty. No wiesz. Tak, no. Tak, to tak, ja właśnie to jest człowiek, co to jest... Fajne, że on ma złotą brodę. Złota broda, no jak taki polski Midas trochę, nie? Ale właśnie polski Midas zamienił złotego Rockholda w gruz. No, tak, to była piękna walka, to był piękny knockout, naprawdę sztos. To prawda, to prawda. I kolejna kwestia, no to opublikowane zarobki zostały. Mhm. I wszyscy, jak to jest, że Janek najbiedniejszy na tym... Wiadomo, że było 46 plus 46, ale Janek najbiedniejszy na karcie głównej, gdzie Rockhold tam miał chyba 5-0 w ogóle, tam było 200 tysięcy, już nie pamiętam do końca, no ale strasznie, no jakby nawet Janek po zgarnięciu podstawy plus bonusu dalej miał mniej niż Rockhold tej podstawy i to było straszne, ale no to wiem, że nowy jest kontrakt, więc bardzo ten knockout na Rockholdzie pomógł? Tak. Nie, to menadżerka jest tak dobra, że tak fajnie negocjuje. No właśnie tego zmierzam. Ale wiesz, no tak jak powiedziałam wcześniej, zarobki zawodnika są podyktowane dobrą pracą menadżerską, która jest poparta dobrą pracą zawodnika. Bez tego to naprawdę no nie jesteś w stanie czegoś fajnego wykręcić. A Janka historia, że tak powiem, była różna. Różnie się te walki też toczyły. Wiesz, tam jest system drabinkowy, no tak. Więc w pewnym momencie tych drabinek też nie przeskakiwał. Więc też musiał się wykazać. A zrobił to, dał mi też dobry, wiesz, dobry grunt do przyszłych negocjacji, no. Łatwo się negocjuje z UFC? Jak to w ogóle wygląda? Bo no, ja słyszałem z tego, że to jest mail, ty wysyłasz 24, 36 godzin, drugi mail, ty wysyłasz go, odpowiadasz od razu, znów 24 godziny, 36 i tak dalej. Nie, znaczy u nas ten kontakt jest sprawny, bardzo sprawny. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z UFC i vice versa, bo wiem o tym zakuluarowo, że bardzo dobrze im się pracuje z całą ekipą, bo wiesz, to nie tylko tak, że jest Janek i menadżer, ale też są trenerzy, którzy też są za Jankiem odbierani. Wiesz, to wszystko wizerunkowo oni widzą, też widzą, ile oni wnoszą do niego. Do jego teamu i to wszystko, wiesz, to wszystko jest zbierane, to tak się mówi, że wiesz, tylko jest zawodnik najważniejszy, ale na zawodnika pracuje cały nasz team. Mhm. Więc to wszystko jest tak odbierane i no, i jest pole do manewrów potem. Postawiłaś kiedyś tak sprawę na ostrzu noża, że albo tyle, albo nie chcemy dalej rozmawiać, albo po prostu przemyślcie tą ofertę, bo to jest ostateczna opcja. To jest... Były, zażarte negocjacje teraz były. Tak? Mhm. Ale stanęło na waszym? Tak. Czy kompromis na waszym? Lekki kompromis. Lekki kompromis. No. A powiedz, czy poza pieniędzmi, które oczywiście wszystkich najbardziej interesują, no ale Janek zawalczy, siłą rzeczy w końcu zawalczy w Las Vegas, no bo jak wygra z Koreą, no to już walka o pas nie będzie w... no nie ma innej opcji raczej, tak sądzę, ewentualnie Jim Grant. Więc tak te zarobki poznamy, ale to nie o to chcę się pytać, tylko o to, czy coś poza... da się poza liczbą walk i kwotą, co są jeszcze jakieś rzeczy, które wam na które możecie ugrać i są istotne, a o których w sumie ludzie nie wiedzą? Jest procent z pay-per-view, który możesz sobie też wynegocjować. Są progi, które przeskakujesz, które możesz sobie też wynegocjować. Są też inne bonusy, którymi są gratyfikowani zawodnicy, na co też sobie muszą zapracować, co też może zostać wynegocjowane. To jest trochę. Mhm. Dają pole do manewru. Udało się coś ciekawego Jankowi załatwić? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz, wszystko tajne przez poufne. A jak? No ale jak jesteś zadowoleni, nie, to... Nie, no zostawmy takie rzeczy dla siebie, no to wiesz, on tam to naprawdę ciężko pracuje. Wiesz, ale na przykład powiesz, że podasz 0,5%, strzelam, 1%, że Janek masz pay-per-view, no to przecież my dalej nie wiemy, jaki jest koszt pay-per-view, wiesz, nie da się tego przeliczyć. Nikt nie przeliczy, ile Janek dostanie za ten procent. Nikt tego się tak naprawdę też nie dowie, no bo no, wiadomo, że wyniki pay-per-view są zawsze skrzętnie, wiesz, de facto ukrywane. No tak, no tak, jak jest, no znaczy wiem w jakich oscylują granicach, ale nikt nie zna kosztów też tego wszystkiego.
Tam jest dużo składowo, wiadomo jak to jest. No też masz to też w KSW znasz, także no. To nie jest tak, że jak 40 zł płaci, to 40 zł dostaje. No pewnie, że nie, ale na pewno właśnie to trzeba tak szerzej zawsze pomyśleć. No ludzie mnożą, wychodzą takie teorie, jak wychodzą. Ten moment podpisania kontraktu z UFC. Mhm. Ja pamiętam, to była taka ala kampania nawet, tam Dream Big, tak? Kojarzę tak. Dobrze, hashtag Dream Big. I pamiętam filmiki, stopniowanie napięcia, to wszystko. I mi chodzi już tylko i wyłącznie o ten sam moment. Czyli pierwszą osobą ty byłaś, która się to wiedziała, dopiero potem Janek, no bo siłą, że ty negocjujesz, więc ty otrzymałaś mail z propozycją, czy jak to wyglądało? Nie pamiętam. No tak, no ale o wszystkim dowiaduje się pierwsza w ogóle w pierwszej kolejności ja. Ile sekund trwało, odkąd dowiedział się Janek? To chwila. To była chwilka. Jaka była reakcja? Co? No nie, no był przeszczęśliwy, no przeszczęśliwy. Wiesz, że trafił tam, gdzie zawsze chciał i może się tam realizować i dla niego to był taki, wiesz, jeszcze dodatkowy kop motywacji. Hmm. W tej przygodzie waszej, no bo tak mówię, waszej z UFC był Poznań, przeprowadzka. Mhm. Jak długo trwało ten moment podejmowania decyzji, no bo wynikało to ze zmiany klubu, a raczej nie tyle, że braku klubu, no ale jakby zmiana otoczenia, tak Janek podjął decyzję, czy podjęliście wspólnie, jakie były kulisy przeprowadzki do Poznania, no która no dzisiaj jakby możemy śmiało powiedzieć, że to nie był dobry pomysł. No. Wiesz co, a może był dobry, czyli, ale w inny sposób. Był dobry w inny sposób. To też nam dużo dało. Ja nie mogę powiedzieć, że nie, ale to też nam dużo dało. No, też jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Dzięki też między innymi tego, że byliśmy w Poznaniu, tak? Że Janek tam trenował. Dało nam to też doświadczenie, z którego wyciągnęliśmy bardzo fajne wnioski, które procentują naprawdę do dzisiaj. I na tym bym chyba chciała zakończyć. Ja nie chcę rozmawiać o wynikach sportowych, ja tylko mi chodzi o to sam moment przenosin. Mm-hmm. Jakby to była trudna decyzja? Jakby to byłeś, no tak jak Janek powiedział, że musimy to zrobić. Jak duży miałeś wpływ na tę decyzję? Czy to była to po 50 na 50 decyzja? Wiesz co, w tamtym czasie to była dosyć taka chwilowa decyzja z mojej strony. No, wszystko postawiliśmy na jedną kartę, byliśmy świadomi decyzji. Wiesz, raz się żyje, zobaczymy co będzie. Jak nie teraz, to kiedy. Postawiliśmy wszystko wtedy na jedną kartę. Z mojej strony to była chwila zastanowienia się. Tak naprawdę wspólnie się sobie siedliśmy i zaczęliśmy zastanawiać się, co będzie, bo tutaj się, wiadomo, tak zaczęło dziać, jak się działo. To też nie są jakieś akurat tutaj rzeczy, których nikt nie wie. No i to była chwila, tylko po prostu było gdzie. No i wtedy Poznań na tamten czas był najlepszym klubem w Polsce. No, w tym roku według nas też wygrała Ankos, a i Czerwony Smok znalazł się w piątce, także naprawdę bardzo, tam jest chyba 20 zwycięstw na plusie i naprawdę wielka robota Andrzeja Kościckiego, całego teamu, no sam Muradow 6-0 i 2-0 w UFC, wszystko na zastępstwach, także no i pięknie. Dalej jest to dobry wybór, no widocznie Jankowi Ankos był pisany, a sam Poznań dobrze? Czy tam było? Ja mówię o mieście, jakby o zmianie miasta. Czy ciężko się było przystosować do tamtych warunków, że wszystko trzeba było się uczyć na nowo, jakichś swoich miejsc, jakiś takiego. No i praca przede wszystkim, druga sprawa. Tak, nie odnalazłam się w tym mieście. Tak ci powiem. Po prostu, no nie odnalazłam się w tym mieście. Ale jak trzeba byłoby zostać tam i cały czas być, to zrobiłabym wszystko, żeby. Też się starałam, ale dalej bym robiła wszystko, żeby było super. Teraz taka jedna rzecz i to dwuwarstwowa. Chodzi mi o krytykę, która spływa i na Janka, i na KSW. No bo jednak to są, Janek i KSW są brandy, które reprezentujesz jakkolwiek. Mhm. Janek jest twoim zawodnikiem, a też twoim facetem, jest też inaczej odbierasz, no ale też KSW. Mhm. Jakby możemy robić wszystko, ale to jest tak, fakty są takie, jest największa organizacja w Polsce, niech będzie największa, jedna z największych w Europie, już nie będziemy teraz rozsądzać. Natomiast i czytasz, trafiają do ciebie, czytasz, sprawdzasz jakby jakieś rzeczy, jak odbierasz to wszystko, czy w ogóle, a kiedy przestałaś się tym przejmować, czy w ogóle przestałaś, czy nadal cię jeszcze coś rusza, nie mówi konkretnie o każdą krytykę, tylko niektóre słowa, które no, wiesz, że są odrealnione, jak ty sobie z tym radzisz, albo przestałaś już się przestałam, przestałam się przejmować, ludzie zawsze będą gadać. Wiesz co, krytyka, jak jest konstruktywna, fajnie, tak jak
wcześniej niejednokrotnie powtarzałam, podkreślałam, konstruktywna krytyka, wyciągamy wnioski, jedziemy dalej, super, ale nie będę zwracać uwagi na takie totalnie beznadziejne, hejterskie. Janek jest słaby na przykład. No, super krytyka. Takie pojawiały się. Nie zwracam na to uwagi. No. Totalnie mnie to jakoś, powiem ci, obchodzi, omija. Nie, i też mnie to nie rusza. Czyli ani jeżeli chodzi o twojego pracodawcę, ani o Janka. Dokładnie. Cudownie. Praca w KSW, bo no ja jakby kojarzymy, biegasz? Biegam. Są słuchawki, jest mikrofon. Biegam. Dorota biega. Jaka jest rola twoja w KSW? Czym się zajmujesz? Wiedziałam, że o to zapytasz. Nienawidzę tego pytania. No ja wiem. Bo mi jest tak trudno odpowiedzieć na to pytanie. Znam to z autopsji. No. Sam wiesz, no. No tak. Ja no. Ci mogę powiedzieć, koordynator zawodników. Dziękuję. Opiekunka zawodników. Opiekunka. Tak. Płatna opiekunka. to dobrze płatna. Najważniejsze. Czyli, no to ja wiem, no, raz na evencie to jest żywy organizm, jest trochę ciężko to opisać, ale jest się od wszystkiego tak naprawdę, a nie można powiedzieć, że od niczego na pewno, bo jest się trochę od wszystkiego. Czy twoje stanowisko ewoluuje z gali na galę, tak jakby na przestrzeni lat, czy dalej, czy coraz więcej rzeczy należy do ciebie, czy... Wiesz co, coraz więcej rzeczy, może nie coraz więcej rzeczy, tylko rzeczy, które mam, jakby upgrade'ują. No bo na przykład taki dział medyczny, który też jest, że tak powiem, pode mną, no to też staramy się tutaj wdrażać cały czas jakieś innowacje, te zabezpieczenie medyczne, zdrowotne zawodników, żeby naprawdę ono było na top, żeby się zawodnik nie bał, że coś mu się wydarzy, jak mu się coś wydarzy, to że będzie miał z naszej strony tą pomoc, ekipę medyczną, którą mamy, też jest świetna, więc tego typu właśnie przykładowo rzeczy, które mam pod sobą, to po prostu dopieszczam je jak mogę, pomysły tutaj też mojej ekipy backstage, z którą współpracuję wiele lat, mam naprawdę świetną ekipę, którą serdecznie pozdrawiam, też dzięki nim możemy robić to, co robimy lepiej. Lepiej, fajniej, sprawniej dla zawodników, ale żeby coś więcej dalej, nie wiem, za czym, co przyniesie nam przyszłość. A powiedz, która galę najbardziej da w kość? 39, Stadion Narodowy. Czułem, no, prawie pewien. Że tak. Tam to trzeba... Te kilometry. Teleport. No żałowałam, że tam nie miałam hulajnogi. Tam naprawdę by się przydała hulajnoga. Tak. Ale najbardziej w kość dała gala KSW 39 i pierwsza gala w Londynie. Kiedy tak naprawdę jedziesz pierwszy raz za granicę, no i de facto wszystko masz dograne, ale nie wiesz, co cię będzie czekało. Totalnie nie masz zielonego pojęcia i na takiej adrenalinie cały nasz zespół pojechał, że naprawdę, powiem ci, my nawet nie musieliśmy spać, bo mieliśmy taką adrenalinę, byliśmy tak naładowani, że no, sen był zbędny. Jak wspominasz tą 32. galę? Fajnie, to była bardzo fajna, udana gala. Fajne otwarcie, dużo ludzi to wspomina. Też fajne walki, bardzo fajna karta, bardzo fajna gala, fajnie wszystko wyszło. Z mojej perspektywy też byłam zadowolona z mojego obszaru backstage, który prowadzę też logistyczno-administracyjnie. Fajnie, cieszę się. Twoi szefowie, aktualnie prezes Stowarzyszenia EMA Polska i polski Steven Spielberg. Trochę rozmawialiśmy chwilkę o filmie, jak zostałem gangsterem, no sama mówiłaś, że... Nie, no świetny, polecam, naprawdę, już abstrahując, że to jest mój szef, to jest naprawdę dobry film. No nie, tak jesteś obiektywna, ale 700 tysięcy osób nie może się mylić, tak? To jest świetny polski film, bo dawno nie było tak dobrego filmu w polskiej kinematografii. Idźcie koniecznie, polecam, do Rutkowska. Tak. Ja się podpisuję, zgadzam się, naprawdę, poszliśmy obejrzeć i co tu dużo mówi, no kino gangsterskie kojarzy się tylko z jednym reżyserem, do tej pory kojarzyło się z jednym reżyserem. Na szczęście już właśnie Kawul to odwrócił, naprawdę zrobił tak zajebistą robotę. I ten pan, którego mam na myśli, chyba już musi zmienić profil działalności. Mam nadzieję, że... Ale zarobił tyle, że chyba stać go na to, by ten profil zmienić, bo naprawdę nie ma z czym konkurować. My poszliśmy na konkurencję Patryka Wegi, nie ukrywam, mówię, no może nas zaskoczy. Ale nie spodziewaliśmy się, tutaj Martyna powiedziała, że top 3 w ogóle, bez podziału na wszystko i chyba drugi. Ale top 3, jeżeli chodzi o wszystkie filmy, jakie widziałem w życiu. W życiu? Tak. Przebił Zieloną Milę. A to jest strasznie smutny film. Przepraszam, ale bardzo dobry. No dobra, ale smutny, no. Pierwsze są psy.
Dlatego dzisiaj idziemy na trójkę. Tak, Janek chciał mnie wyciągnąć. O, może Janek z wami pójdzie. Bo on mnie chciał wyciągnąć, ale ja nie jestem fanem w ogóle tej serii. No ja sobie oglądaliśmy... Ja mu powiedział, że mogę drugi raz iść na Gangstera. Do innych sali. Tak, ale dla mnie to też nie jest problem i spoko. Bo to zadzwonimy do Janka dzisiaj. Mamy 22.30 chyba w ogóle seans ostatni. Więc zadzwonimy i zapytamy. Twoi szefowie, no teraz się trochę rozszczepili, że rozszczepili swoje jakby hobby, zainteresowanie, cokolwiek, jak to nazwać? Działania. No jeden, jeden jeszcze nie zarabia dokładnie, drugi zarabia już na tym sporo, mówię o stowarzyszeniu i o reżyserce. Fani w pewnym momencie uznali, że tam jest rozłam. No jest, rozwód straszny. Że jest dramat, że się panowie unikają, że się nie lubią, że się bez przerwy kłócą. I tak dalej, i tak dalej. Jak ty to, no znasz ich doskonale od tylu lat, jak ty byś to skomentowała? No. Nie skomentuję. A to wiesz, to wyjdzie na to, że prawda. Nie, po co takie w ogóle tematy poruszać, naprawdę. No, są wewnętrzne jakieś tam tematy firmy. No gdyby było źle, to by już chyba ten rozłam dawno temu była i wszystko okej. Okay. Fajnie zwrócili uwagę na to, że skoro jeden szuka gdzieś indziej, jakiś drugi też w podobnym czasie po prostu znaleźli sobie... No proszę Cię, ale z drugiej strony, jakbyś tyle lat robił cały czas to samo, no to w pewnym momencie, jak masz już dobrą strukturę, dobrze poukładanych ludzi, dobrze działającą firmę, no to chyba normalne, że jak jesteś człowiekiem ambitnym, no to chcesz robić coś więcej, chcesz robić coś dalej. No to jest właśnie to. Mhm. Ale że ludzie sobie coś tam, wiesz, ubzdurali, wkręcili, no, masz. Czy wszystko dobrze. A jak ci się w ogóle, jak ty, no wiadomo, że ciężko to na to pytanie tak odpowiedzieć, jakkolwiek nie będzie potraktowane, no to będzie subiektywne, no ale jednak jak ci pracuje z panami od lat? Myślę, że lepszych szefów mogłaby sobie... Jakby było mi źle, to bym już tam nie pracowała. Szczerze, ale dyplomatycznie jednocześnie. No nie, no ale słuchaj, no różnie bywa, ale dobrze się z nami pracuje razem. Profesjonalnie? Bardzo. Wymagający? Bardzo. No to jedno trochę z drugiego może też. Ale wiesz, zaufanie, lojalność to jest podstawa akurat tego, tej współpracy tutaj z nami, więc gdyby też tego nie było, no i przede wszystkim, no gdybym była jakimś, wiesz, no, beznadziejnym pracownikiem, to też bym nie robiła tego, co robię. W ogóle pewnie bym tam nie pracowała. Więc umiejętności, zaufanie, wieloletnie doświadczenie, wiesz, też dużo od siebie ja, jak i cała inna nasza kadra, pozostałe osoby z naszego zespołu. Dokładnie takich samych zasadach, wiesz, u nas w firmie tak naprawdę na przestrzeni lat, gdzie ja pracuję w KSW, pracuję od lat 12, no to powiem Ci, rotacja to nie ma takiego pojęcia u nas. Tam cały czas jest praktycznie stała ekipa, pracujemy tyle lat razem. No wiesz, też o czymś to świadczy. No jakby było źle, no to już byś miał co chwilę jakąś wymianę. A są ludzie stali. No coś w tym jest. Powiedz mi, poza MMA. Teraz na chwilę oderwiemy się. Myślę, że w ogóle na dłuższą chwilę można. To komu się chce od tego no słuchać? No tak, kto by w MMA to oczekiwał rozmowę o MMA, że to w ogóle bez sensu. Bez sensu. Poza MMA, jak nie ma KSW i nie ma eventów i Janek nie walczy, no to wakacje pojechał, nie ma go, po prostu z kolegami nie ma. 2 miesiące wieczór kawalerski. Powiedz, czym się interesuje, zajmuje Dorota Jurkowska po godzinach tak zwanych? Kurczę, powiem Ci szczerze, że ja... Masz, ja nie mam po godzin, bo moje indykator moje właśnie... po godzin. Po godzinach jest indykator. Ja nie mam takich czasów. Nie mam takiego nie masz po godzinach? Nie mam czasu po godzinach. Nie no, u mnie takie jest tempo w ogóle w życiu, że ja nie znalazłam czasu na jakąś odskocznię. Czasem pójdę sobie postrzelać, ale nie mam jakiegoś... Wiesz, moje psiaki są dla mnie tak naprawdę odskocznią. Rodzina, podróże, kochamy podróżować. No tak naprawdę ja bym mogła być non-stop w podróży z laptopem. Naprawdę, przyjeżdżać na eventy, realizować, ale pracować zdalnie, byleby gdzieś być. Kocham podróżować, mnie nosi, jak ja zbyt długo jestem w jednym miejscu. Ale to jest moja pasja, zainteresowanie, wiesz, mamy taką grupę przyjaciół, z którymi zawsze jeździmy wszędzie. Wiesz, wspólne podróże, ustalanie wszystkiego, wiesz, po drodze zawsze mamy po prostu kupę historii. Naprawdę kupę historii, taką... Najciekawszą to się mogę, tak, Sylwestra na przykład w zeszłym roku z Jankiem razem nie spędziłam, bo się zgubiłam. Znaczy o północy mówimy samej... Tak, bo się zgubiłam. Że w ogóle... Nie,
Nie, no wróciłam. Po świętach się zawieruszyłaś i wróciłaś w lutym. W ogóle tam było tak śmiesznie, tam naprawdę mieliśmy takie swoje Kacbegas w Tajlandii. No było przekomicznie, ale tak, no tak jakoś wyszło, że chciałam bardzo puścić te takie światełko, wiesz, tak poczuć ten klimat, puścić to światełko i poszłam szukać tego światełka, ale poszłam szukać bardzo późno, bez pieniędzy się potem okazało, trochę tempo, nadużyciłam spore i straciłam ekipę gdzieś tam z tyłu, no i spędziłam finalnie z jakimiś tajami przy stoliku, takim rozkładanym, z taką ceratą. Ale było tak fantastycznie. Wspaniale wspominam ten czas. I tak naprawdę na drugi dzień, tak, na drugi dzień sobie odrobiliśmy. I sobie tak o północy na co dajcie zegarki? Naprawdę, tak zrobiliśmy i wszyscy, bo się wszyscy tam zgubiliśmy. Aha, okay. Nie tylko, że ja z Jankiem, ale też i właśnie nasi przyjaciele. Tam nikt ze sobą nie spędzi tego Sylwestra, jak powinien. Ale było świetne. No ale mamy zawsze takie przygody. No co wyjazd, mamy zawsze takie przygody i to mnie mega nakręca, to mnie ładuje i to jest moja odskocznia, to jest moja pasja. Mhm. Czyli podróże. Tak, zdecydowanie. Wiem, że jesteś zakochana w Stanach Zjednoczonych. Zresztą pewnie też oświadczenia nie były przypadkowe, wiem, że Janek wyknął taki. Tak, zaskoczył mnie to naprawdę. Chodziło o Nowy Jork. Naprawdę zaskoczył? Nie czułaś, że myślałeś, że co, że knajknie w przedpokoju pomiędzy obiadem a kolacją? No spodziewałbyś się po 10 latach czegoś takiego? No ja nie. Już sobie odpuściłam. Pomysł samoświadczeń, czy odpuściłaś sobie, że takie miejsce ciekawe? Nie, w ogóle tego. W ogóle tego. Stwierdziłam, że to już nie ma sensu czekać przecież. I sobie w głowie coś układać. Nie, bardzo mnie zaskoczył. W ogóle się nie spodziewałam. Absolutnie. A nie dało się poznać po nim? Właśnie nic. No bo z kolegami rozmawiam, zawsze się zastanawiam, że to za klękasz, no przecież znasz tyle lat, to pewnie się zgodzi. Koledzy mówią, klękniesz, pogadamy. Nie? Że to nie da się tych emocji opisać i mówi mi kolega, że chodził po przedpokoju 20 minut, jeden, bo tam się... Jeden, no bo już te historie słyszałem, że różne rzeczy, nie radzili sobie, pili, różne rzeczy robi. Aczkolwiek od samego rana mieliśmy trochę inny plan na ten dzień. W sensie ja sobie poukładałam go też trochę inaczej. Mieliśmy w tym dniu plan właśnie, żeby pójść do Empire State of Building. Była przepiękna pogoda, więc widok fantastyczny. No ale jeszcze po drodze tam, wiesz, kilka innych tematów, zanim pójdziemy dopiero do Empire. A on tak strasznie cisnął, że już, że chodzi... Tak! No i potem już wiedziałam, dlaczego tak ciśnie, że już, chodźmy. No także tak, bardzo mnie zaskoczył, bardzo miło mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się po nim tego. Jakiej opcji nie wybierzesz, nazwisko fightera zostanie, a już wiesz, jaka decyzja... Faktycznie! No, jaka decyzja zapadnie? Nie wiem, żeby się przez szereg nie wybił, nie wiem, czy rozmawialiście, bo wiem, że to przedyskutowywane jest, no, ale był taki okres, że mocno, mocno wszystkie dziewczyny bardzo chciały mieć podwójne, bo to takie fajne. Wyobrażasz sobie Jurkowska-Błachowicz, wiesz ile to pisania? W ogóle w jakiejś rubryczce się zmieścić? No. No raczej nie. Czyli będzie Dorota Błachowicz. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, a to... No na razie nie ma żadnych konkretów, planów, nie, żeby nie ma. To... Czyli jest, no tak, bo to wszyscy mówią, że nie, no oświadczyny i nie kombinuje. Kolega takiego ma. Oświadczył się, ale od razu zaznaczył rodzinie, że spokojnie, to jeszcze chwila. Za tydzień wrócił, sala już była zarezerwowana. A, no nie, to u nas, to ja bym się tego w życiu nie spodziewała po Jaśku. Nie, nie, tu jest, widzisz, slow motion. Slow motion. Przecież ja 3 lata temu się zaręczyłam, to już są 3 lata. No tak, tak. Czekaj, to 10, no tak, to trzeba, nie wiadomo, czy mnożyć, czy jak to... nie wiem. Ale no my mamy, wiesz, no... Przez tyle lat stworzyliśmy naprawdę fajny związek, na który pracowaliśmy też bardzo ciężko. Ale kurczę, no, to jest też mój przyjaciel, to jest moja miłość. Uwielbiam z nim spędzać czas. Tak naprawdę każdą wolną chwilę to my też spędzamy wspólnie, wiesz, bo my jednak mimo wszystko podzielamy pasję. Gdyby też tego nie było, no to nie byłoby nas w tym momencie, w którym jesteśmy. Nie mielibyśmy tak dobrze, fajnego, zorganizowanego układu biznesowego, jaki też między sobą mamy. Więc to wszystko procentuje, wiesz. Ja już powiem ci, co będzie, to będzie.
Byleby z nim. Mm. A udało ci się, a propos byleby z nim, jakoś jego pasję wkręcić w gry, w jakieś tego typu klimaty? To mu się naprawdę nie udało, bardzo chciał. Ale to nie. Ale próbował, tak? Jakby no próbował, bardzo. Tutaj może dwa pady, tu coś, może taka gra. Jak on gra, to chodź, zobacz, pomóż mi rozwikłać jakąś tam zagadkę. No nie, mnie to tak nudzi. Nie, ale on się w tym odnajduje, bardzo, bardzo fajnie. Ja w tym czasie mam swoje jakieś tam, wiesz. Ja pamiętam, że kiedyś był, chyba tak było, pomysł na pseudonim Witcher? Było coś takiego? Tak, było, no ale jakby zapłacili, to by był. No właśnie, tak to jest. No ale mamy jest sukces jakby Polaków, no teraz wyszedł serial. Już miałeś okazję obejrzeć? Zmusił Janek? No nie zmusił mnie. Mhm. Wiem, że jest bardzo dużym fanem. Ja bardzo osobiście, wiesz, no samą grę też nie grałam oczywiście. Coś tam tylko i wyłącznie zerkałam. O co tu w ogóle chodzi, tak? Dużo o tym mi opowiada, więc coś tam wiem, coś tam zapamiętuję, ale no ja uwielbiam muzykę z Wiedźmina, no uważam, że jest po prostu genialna, tylko ta z gry, nie ta z filmu, bo szczerze, no ta z filmu mnie zawiodła mocno. Mówimy o serialu na tym ostatnim, Netflixowym, tak, dokładnie, tak. Bardzo mnie zawiodła ta muzyka, natomiast jak mi próbował, czyli no tak, oglądałam siłą rzeczy kawałek tego Wiedźmina z Netflixu, no, w wydaniu Netflix, to powiem, że to naprawdę źle wygląda, bo pokazywał mi Janek z kolei wersję fanowską zrobioną, jest takowa. Serial fanowski? Naprawdę. Czy film półtorej godziny, ale jest wersja fanowska, to musielibyśmy się tutaj Janka podpytać, no ale powiem ci, no 100 razy lepsza. Naprawdę. To jest taki klimat, jak zachowany jest przykładowo grze, bo wiesz, Janek i czytał książkę i grał i no, on jest, wiesz, no, hardkorowym fanem Wiedźmina. Mm. Ale faktycznie no, ten z Netflixa to tak wcale nie robi wrażenia. No ja na przykład byłem takim, nie wiem, słowo papierek lakmusowy, ale to chyba tak ludzie uznali, że najlepiej się wypowie osoba, która nie widziała nic, nie czytała książki, nie grała w grę. To jestem taką osobą, tak się uchowałem. No nie czytałem ani książki pana Sapkowskiego, nie grałem w grę, ani nie widziałem serialu z Michałem Żebrowskim, nie za bardzo. Mnie to interesowało i obejrzeliśmy na 3 razy z Martyną. Nienawidzę, jak jest fabuła pociachana, jak są przeniesienia do 3-4 czasów w różnych momentach. Nie wiadomo, gdzie jesteś. Nie ma podpisu dla idiotów. Mariusz, jesteśmy przed tą walką, bo Mariusz to jest, wie, jakby cokolwiek, ma chronologii zachowanej. Netflix ma swoje takie, Marta mi tak to wytłumaczyła przynajmniej, że aby dynamika była zachowana, że trzeba od pierwszego odcinka nie mogą powoli wprowadzać w historię, bo jest 8 odcinków, więc od razu trzeba z mocnym, kolokwialnie rzecz ujmując, jebnięciem, żeby fana wkręcić i potem się tłumaczy pewne rzeczy, pewne wątki. No, dla mnie zbyt... No w porządku, no tak się fabułę też tak buduje. Do mnie nie trafił, no takie mocne 6,5 na 10. No. Nie wiem. Kawa na ławę tak od razu, a potem tłumaczenie. Zresztą, no nie wiem, ja wolę tak też pomalutko, jak się do czegoś tak raczej dochodzi. No, nie wiem. No. Przedstawienie postaci, kto jest kim, dlaczego, kto tutaj, to jest dużo takich i coś się dzieje, ktoś tu jest po tej, ktoś tu już umarł, a to jeszcze nie umarł i przeniesienie, to takie gubiłem się. A jak Terminatora oglądałeś, to się nie gubiłeś, ja się na początku pogubiłam trochę. No to tak, ale na przykład... Janek też mi trochę musiał wytłumaczyć. No, ale to jest, też mnie ostatnio oglądaliśmy taki serial Rzymiowisko. I tam na przykład fajnie to, tam były przed i po, więc było łatwiej, ale rozwiązali to w ten sposób, że w trakcie tych przed, może pomylę jakby kolory, ale to nie ma znaczenia, jest ciepły filtr nałożony, a tych po zimny. I już w drugim odcinku już orientujesz się. Tak, tam Piotrek Stramowski, już nie wymienię wszystkich z aktorów, niezły serial. Taki thriller, intryga. Paweł Kowalik powinien tam grać. Tylko twarz główna. No, tam się nadał może. Czarek Pazura tam też jest. Tak, no chyba dlatego go obejrzałem też. Serial niezły i tam da się przeniesienie fabury i da się zorientować, że nie ma powiedziane, co się kiedy dzieje. Może jest to też czytelniejsze, oczywiście, że Wiedźmin, bo Wiedźmin naprawdę jest roller coaster, jeżeli chodzi o te retrospekcje, a tutaj jest to tak fajnie pokazane, także tutaj pozdrawiamy ludzi z Kanału Plus chyba, tak naprawdę. Nie wiem. Dobrze. Gdyby Dorota Jurkowska nie była grupą menedżerską MMA Promotion, gdyby nie pracowała dla KSW i tak dalej, to czym by się zajmowała? Zawsze się nad tym zastanawiałam. I na bank... A skończyłaś jakiś konkretny kierunek w szkole? Wiesz co, rzuciłam studia w pewnym momencie. Co to było? Fizjoterapia.
dalej blisko. No, rehabilitacja. Dalej blisko. No dalej niby blisko, ale na pewno bym w tym zawodzie nie pracowała. To już wiem od teraz. Ale tak, czasami się nad tym zastanawiam. Ale wiesz co? Jakieś parę lat temu pewnie odpowiedziałabym coś innego, a teraz to pewnie bym gdzieś wyjechała. Naprawdę. I tak starałam się. Nie byłoby się... to São Paulo? Zdecydowanie nie. Chyba, że nie. Tam jest tak źle. Jest tak źle. A Rio Rancho wcale nie będzie lepiej. No. To tam, ale, tam nic nie ma. Ale nie wiem, Marta coś musiała bardzo źle zrozumieć, bo ona mówiła, coś rozmawialiśmy ostatnio, mówiła, że ty się bardzo cieszysz na to Rio Rancho. Ja rozmawiałem w Gliwicach z Dorotą i się wydaje, że niekoniecznie. Nie, źle usłyszałaś. No gdzie? Nie. Wiesz, Albuquerque, Rio Rancho, no tam tak patrzyliśmy. W ogóle w tamtym czasie, czyli za miesiąc, sprawdzaliśmy tak, wiesz, długoterminowe pogody, prognozy. No, no to tak. Wiadomo, że to może być przekłamane, ale teraz jest 8 stopni. Oj. No, teraz jest 8, tam. No, 38 nie będzie. 8 stopni, no nie, absolutnie nie będzie. Więc tak, najpierw zróbmy dobrą robotę, będziemy się i tak cieszyć swoim towarzystwem, przede wszystkim wspomagać Janka, spełniać jego zachcianki i skupimy się na robocie, będziemy wspierać całym sercem, a potem na drugi dzień wskakujemy w samolot i lecimy do Nowego Jorku. Mhm. Więc tak, cieszę się, ale może na tamtą drugą część wyjazdu. No tak, no przed Jankiem ważna walka, powiedz, no wiadomo, no, wygrywa z Korejem, normalna sprawa, potem jest John, wątpię czy Dominik i jest... Czemu życie... tak wszyscy nie stawiają na tego Dominika? No ja łatwiej by było Jankowi zdobyć pas, prawda, ale wiesz, zdaję sobie sprawę, że nie, to już natomiast by nie to wyrewanż by zrobili i tak dalej, ale to no, odebrać pas Johnsowi, no to... Nie, no pewnie, no... Inna sprawa, co będzie robiła Dorota Jurkowska? Jak MMA Promotion będzie musiał zakończyć działalność, ponieważ Jan Bochowicz zdobędzie pas, obroni i pójdzie na emeryturę. Będzie, a KSW, no jakby, no KSW jest, no ale gdzieś, no nie, skończy się, nie skończy, nie wiadomo, no ale... Nie, no wiesz, no już będę stara, tak? Nie, no ale no wiesz, no może i do tym 70 pracować w tym KSW, ale będziesz miał wtedy tego dużo czasu po godzinach. To co wtedy? Ale ja i tak na co dzień mam jeszcze swoją, wiesz, regularną pracę, więc... No tak, tak. Ja naprawdę nie nudzę się absolutnie w ciągu tygodnia. Jestem bardzo aktywną osobą w pracy, w domu, ale co będę robić? Podróżować. Tak, moim marzeniem jest tak po prostu, wiesz, na rok wyjechać i podróżować, a może gdzieś się znajdzie jakieś coś, coś cię natchnie do jakiegoś biznesu czy coś. No, trzeba byłoby tak czy jak coś postawić, coś zbudować. Mhm. Więc pewnie coś w tym stylu. No dobrze, w takim razie powiedz mi, największa słabość twoja. Cukierki. Wszystko to słodycze, ja nie wiem. Ja nie wiem. Fajne, że to rozumiem. No. Że słodycze. Że to tam, no to jest takich paru ananasków. Michał Materla chyba potrafi całe swoje Nutelli opierdzielić po walce. No, tak, daj Jankowi kasztanki. No zobaczymy, kto szybciej zje, czy słoik Nutelli, Michał, czy kurczę Janek, swoich kasztanków. Naprawdę. Dobrze, a twoja słabość? Te cukierki? Czy jak postawisz kilo, to... No już staram się kontrolować, no ale jednak te batoniki bajeczne na przykład teraz mam jakąś taką no mega fazę. No ale słodycze, no słodycze. Słodycze i zakupy przez internet. Zakupy, bo to się łatwo klika. Ja uwielbiam zakupy przez... Ja nienawidzę chodzić po sklepach, no ja dobra, uwielbiam ja kupować samo, przez internet. A jeszcze jak mnie wpuścisz do działu domowego, w ogóle uwielbiam w TK Maxie spędzać czas na dziale domowym, bo tam można takie fajne perełki znaleźć, tak. A jestem w fazie cały czas, wiesz, dekorowania, urządzania, mieszkania. Faza cały czas trwa. Co ty, my się dopiero tak naprawdę przeprowadziliśmy po remoncie w sierpniu, no to wiesz, mamy aha, styczeń, okay. Pół roku, to wiesz, jeszcze tu jeszcze nie, kupa rzeczy to... do roboty. A to tam. No tak. Słuchaj, dowiedziałem się, że jesteś fanką kosmetyków. No, to jest moja słabość. Nie widzisz, tak? A to słabość zapytałem, ciekawe, czy się pokryje. No, wiem, że ja nie mam najmniejszych kompetencji, więc głos całkowicie muszę oddać tobie. No, na pewno część fanów już na pewno włączyła, jak usłyszała, o czym teraz będziemy rozmawiać, czemu chwilę poświęcimy. No, naprawdę będziesz gadać ze mną o kosmetykach? Nie, dobrze, nie znam tego. Gdzie jest Martyna w tym czasie? Ale no, no, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Powiedz mi, no bo ogólnie rozumiem, no wszystkie używacie, no to macie kosmetyki, ale też podobno z absolutną pieczołowitością o nie dbasz, jak... No bo one są tak, muszą być... No? Dobra, ja mam trochę chorą głowę, no.
Ja jestem pedantką, a moje kosmetyki są traktowane wyjątkowo. No, podaj przykład, który jest nienaturalny. Nie będę, bo naprawdę ludzie pomyślą, że jestem jakaś nienormalna. Naprawdę ja mam problem z głową. Nie, no już nie przesadzajmy. Dzisiaj pomaluję się Gabrysią. Chcesz? Puder Wojtek. Bez tego się nie ruszam nigdzie, zresztą lubię się tym zawsze bawić. Mam z tym problem. Mam kufer. To jest stan kosmetyczny na tak zwaną starość. Wiesz co, może... Ja mam dużo takich pasji związanych właśnie z make-upem, ze stylizacjami. Może to jest to, w czym pójdę dalej. Mm-hmm. Bardzo to lubię. Naprawdę. Mało kto wie, ale moja ręka jest w stylizacjach KSW39. To były moje pierwsze i naprawdę jestem z tego dumna, bo zostałam rzucona na głęboką wodę i wtedy odnalazłam pasję do tego. O, widzisz. No, to nawet całkiem mi to wychodzi. Nieskromnie mówiąc. Mm. Ale tak, lubię to bardzo robić. No. Mm. Dobrze, Dorota, ja dziękuję bardzo za poświęcony czas i za ten talk show. Mam nadzieję, że się podobało. No mi tak, ale wiesz, zobaczymy co fanom się. Słuchaj, to na mnie przypowieszą, bo ja zadawałem pytania, więc jak się pytania nie spodobają, no to będzie na mnie. Ja, nie mam nadzieję, że się naprawdę nie zanudzicie. Tak, a ja mam nadzieję, że za 5 lat, jak się spotkamy, być może jeszcze na tych fotelach, w tym programie, to będziesz już właścicielką salonu kosmetycznego. Tak, i będziesz ze specjalną gablotką na Gabrysie. Na Gabrysie i na pasu UFC. Twojego wtedy pewnie męża już. Aż nikt tego nie wie jeszcze. Nikt tego nie wie. Ale jest taka możliwość. Jest szansa. Jest szansa, tak. No, więc to, no ja ci życzę szczęścia. To, jak to Janek mówi zawsze, ja też z tego zawsze wychodziłem. Ale się podklepuje też pod to szczęścia. Tak. Jest wszystko. Jest wszystko. No, jak człowiek jest szczęśliwy, no, znaczy, że jest zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Nie? No. Więc z tego życzę, dziękuję ci bardzo. I na koniec jest konkurs. Rozwiązanie, bo gość z poprzedniego odcinka zadaje pytanie, rozwiązujemy je w kolejnym, takie. Okay. Taka, no. Więc w konkursie numer 6, gdzie gościem był Paweł Jóźwiak, tam było pytanie, który z zawodników Fenu zrobi największą karierę? Odcinek był dawno i tam dwie postacie się przewijały, był Andrzej Grzebyk i Mateusz Rębecki. No dzisiaj jest to tyle śmieszne, że Mateusz walczy jutro, że się właśnie rozstał z Fenem, został mu pas odebrany, ale to... To chyba Grzebyk. Tak, to Grzebyk, ale Daniel Czarniecki, jego odpowiedź, to nie będę przytaczał całej wypowiedzi, bo mi się to nie zmieściła. No i teraz ty zadajesz pytanie i gość z odcinka kolejnego, znaczy w odcinku kolejnym będzie odpowiedź. Kurczę, to mogłeś mnie uprzedzić wcześniej. Wszyscy tak mówią, no. Nie ma tak. No co ja mam teraz wymyślić? No teraz masz wymyślić pytanie. Ja się muszę zastanowić. Ciekawostkę, bo Janek na przykład zadał pytanie. No. I tam jakąś krainę, jakieś gry, gotik. Czegoś, coś tam było. No było, o. Tak, zadał. Nikt nie zna, nikt nie zgadł. I napisałem do Janka, że nikt, no wiesz, ja chciałem ratować sytuację, że ta nagroda poszła. No. A ja mówię, on nie, no jak nie zgadł, to nie. Nie ma nagrody, no i nie było nagrody, no bo Janek powiedział, że nie będzie wybierał nagrody, znaczy jakby nie, no. Zastępczego laureata, no bo to jak? Się nie należy, no trzeba coś wygrać, żeby coś wygrać, tak? Wiadomo. Więc kombinuj, no. No. Dobrze, no to super. Nie przeciągam, nie przeciągnę tego dłużej, więc zróbmy tak. Dobra, gdzie kocham spędzać czas tak naprawdę w totalnej takiej jakiejś głuszy? Nikt przecież tego nie zgadnie. No to nie, właśnie nie zgaduj, będzie trudniej. I prawidłowo będzie u nas w komentarzach i ty sobie tam wejdziesz, poczytasz komentarze i znajdziesz... Zawsze może być alternatywa mniej więcej, ile mogę mieć kosmetyku. Aha, o ile się może... O, to będzie dobre. I o ile się można pomylić? No nie wiem, no możemy dać widełki, tak 7 sztuk. O 7 sztuk się można pomylić, tak? No, to chyba dużo, nie? No, mówimy o pojedynczych opakowaniach danego kosmetyku. Tak? Nie, no w ogóle, ile kosmetyków mam? O 7, no i dobra. No może to mi się wydaje, że to ten... To jest tak żałosne, przepraszam najmocniej. Nie, to jest właśnie prawdziwe i taki miał być ten program. Jeszcze raz serdecznie ci, Dorota, dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia przy najbliższej... Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Tak jest, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jak się podobał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, piszcie w komentarzach. A jak się to nie komentujcie. Jak się piszcie, ile kosmetyków, konkurs trwa. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w 8 odcinku. Kłaniam się.